Państwa, kolejna sprawa, druk nr 1160, nazwa placu. Bardzo proszę, pan radny Fedorowicz. A potem poproszę pana radnego Pika, żeby też przećwiczył te pierwsze czytanie, bo to jest dziwne. Bardzo proszę, pan radny Fedorowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków przedstawiam państwu projekt uchwały według druku nr 1160 w sprawie nazwy placu. Proponuję się nadać nazwę placu w rejonie ulicy Grzegorzewskiej przy hali targowej imieniem Czesława Machewczyka. Z wnioskiem o nadanie tej nazwy wystąpiła Rada Seniorów Klubu Sportowego KS Krakowia. To już się działo w zeszłym roku wakacje, więc trochę ten czas proceduralny trwał, ale on trwał w związku z tym, że trwały także konsultacje społeczne. Druk posiada opinię pozytywną pana prezydenta, posiada pozytywną opinię Rady Dzielnicy Drugiej Grzegórzki, a także, tak jak powiedziałem, był konsultowany przede wszystkim z kupcami z podhali targowej. Ja myślę, że nie będę się zagłębiał w przyczyny z pana Czesława Machewczyka, bo lepiej to zrobi jego syn Margocie, który jest obecny na sali, że pan przewodniczący dopuści do głosu gości, bo postać pana Czesława Machewczyka jest bardzo, myślę, dla Krakowa ważna i myślę, że pan Wojciech pokrótce przedstawi. Wiem, że też jest jakaś propozycja prezentacji krótkiego filmu o panu Machewczyku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych, przypomnę, że to jest uchwała jednoczytaniowa. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Rach, opowiem dopuszczę gościa, ale najpierw państwo radnych. No ja w pełni popieram. Ktoś, kto interesuje się hokejem i nie tylko to wiedzy. Dzięki tej osobie powstała hala lodowiska. Była propozycja chyba 2 lata temu, aby część ulicy po prostu nazwać imieniem, ale w związku z tym, że to nie było możliwe, ponieważ tam są adresy i są bloki, to ponosiłoby, odmówiąc się ulicy Siedlewskiego, ponosiłoby duże koszty, w związku z tym wyszła propozycja i mam nadzieję, że jeżeli Rada przychyli i ten plac zostanie nazwany imieniem Czesława Machewczyka, to również adres hali lodowej będzie przy placu Czesława Machewczyka, nie przy ulicy Siedlewskiej. Dziękuję. Dziękuję pan radny, dziękuję bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, wiem, że nie ma głosów przeciw, bo na klubie takich głosów nie było, ani też jakichś innych wniosków. Nie wiem, na ile będzie o sobie mógł powiedzieć Wojciech Machewczyk, ale ja powiem, bo mnie to wypada. Nie tylko pan Machewczyk, którego dzisiaj my się przyjmiemy nazwę tego placu, ale cała rodzina. To rodzina patriotyczna, to rodzina, która w Krakowie dla niepodległości, chociaż się nie pokazywali, się bardzo zasłużyła i myślę, że to jest cenne dla Krakowa, aby tych ludzi, przodków ich, prawda, uhonorować, ale właściwie to honorujemy samych siebie, nadając takie imiona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę gościa, pana Machewczyka juniora, można powiedzieć, o wystąpienie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, jestem niezwykle wzruszony, że doczekałem tego momentu, że został mój ojciec uhonorowany, który poświęcił całe życie temu miastu. Dziadek jego i cała rodzina Machewczyków związana z Krakowem. Sądzę, że jego następcy, synowie, córka, że również godnie reprezentujemy to miasto i staramy się, aby pamięć o naszym wielkim ojcu nie zginęła. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję profesorowi Kurczuki, który pozwoliłem sobie przynieść, zrobiony przez telewizję krakowską, przybliży państwu jeszcze bardziej
sylwetkę mojego ojca, bo bieg trochę niezręczny. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Myślę, że będzie to jakimś też wyrazem szacunku, kiedy oglądamy film o osobie, która się żyje, która będzie miała swoją klasę. Grając z kolegami w piłkę, bo tak każdy chłopiec zaczynał grać w piłkę na dłonie, wypatrzył go ojciec Gustawa Cholubka, który mieszka na ulicy Kraszewskiego w pobliżu Błon, zwrócił na niego uwagę i zawołał go i pytał się chłopca, a ty co? A mówi, ja w Sokole sobie tam biegam, gram w piłkę i tak dalej. A może mi się to tak jest? No i tak się zaczęła kariera ojca mojego Cholubka. Ja w piłkę grałem, no właśnie, niedługo, bo do 30 roku, właśnie 8 lat prawie tak w piłkę, że wszystkie osoby od juniorów takich młodszych, najmłodszych, starszych, którzy do drugiej drużyny i do jeszcze pierwszy B. Grałem 29 roku, ostatni mecz piłkarski grałem na Makabi Polskim, graliśmy z Makabią, no i tam, ale no tak, jedno właśnie z powodów, że przestałem grać w piłkę, to było to, że... No ja spokojnie już miałem to, że tak powiem, ostrożnie. No i tam spałowałem jednego z tych zakładników Makabi, zrobiła się straszna żona, ale jest... Natomiast nie mam rzeczy, że moją drugą datę, to... Szanowni Państwo, proszę cieszę. Ale poświęcił się, że to nie mogę zrobić. To mnie niezwykle fascynowało. Zresztą, jak wspomniał w jednym z wywiadów Jacek Gór, mówił o tym, że był sprytny na dzisiejsze warunki, tak żeby się do hokeju nie załapał. Ja jestem o tym przekonany. On miał jedną rzecz, którą umiał grać tą bandą. To bardzo to jest wtedy z początku bardzo niskie tematy. Ludzie odbiegali zawodnicy dużo więksi i zawsze to tam usiłowali za tę bandę wrzucić. Pan opracował własną taką koncepcję do nowoczesnego hokeja, więc tam to szczerze na więcej bramki. To jak Biuro Korzenia wspominał, bramki z nadgarstka, to było rzeczywiście coś niesamowitego. Czas na meczu był jeden z najpiękniejszych hokejistów w historii naszego klubu. Zdobył z Krakowem 3 razy Mistrzostwo Polski. Był pierwszym Krakowinem, który wyjechał z reprezentacją, które są powołane do reprezentacji Polski. To jest postać, która w swoim życiorysie mieści całą legendę polskiego hokeja, czyli sportu zimowych, przez Krakowinki. Startował trzykrotnie w 1932 roku, gdzie Polacy zajęli czwarte miejsce, a ich występy śledziła z zapartym tchem, jak to nieraz opowiadał pan Czesław, sama Pola Negri, która odwiedziła polskich sportowców. Potem był 1936 rok, Garmisch-Partenkirchen i wreszcie St. Moritz, już po wojnie, w 1948 roku, kiedy Czesław Marchewczyk wraz z młodszymi kolegami, młodszymi właściwie już prawie całe pokolenie, pokazał znowu wielką klasę. Zaraz po okupacji ten pokój był tylko chyba w dwóch ośrodkach w Krakowie i tak trochę na Śląsku. I ci gracze już dużym stażem wiekowym, ale dobrymi jeszcze umiejętnościami, grali jako juniorzy, byliśmy uzupełnieniem tego wszystkiego, nabieraliśmy doświadczenia, praktyki, ustawienia. Było to wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony on nam bardzo dużo ułatwiał grę, prawda? Bo jeżeli on ściągnął na siebie dwóch zawodników, tak, no i podał do mnie czy do mojego kolegi Korzeniaka i obstawionego, to byśmy mieli szansę coś zrobienia z tym gościem. Także w tej sytuacji
cały czas nas uczył, co jak trzeba się zachować, w której sytuacji na lodowisku, w którym momencie i kiedy zaatakować przeciwnika, kiedy się wrócić. Kiedy Krakowia strasznie dorwała. Do tego stopnia, że mój ojciec, który zakończył karierę, już nie brał udziału w mistrzostwach polskich w 1949 roku, kiedy Krakowia zdobyła wtedy na te lata oraz ostatni tytuł mistrza Polski, brał ją kontuzję, krążkę, wątrobę, zostali ochraniacze, wtedy patrzą na policję. Każdy się zawiesił łyżwy na korku. No i przed rok 55, gdzie Krakowia w drugiej lidze, to na samym końcu. Groziła nam spadek i to z drugiej ligi, nawet z drugiej ligi spadek niżej. I tutaj nastąpiła rzecz bardzo interesująca i budująca drużynę, ponieważ wszyscy sięgnęli w roku 50, gdzie jest Czesław Marczewczyk, który nam powinien pomóc teraz, utrzymajmy się. I tak się też stało. Nastąpiły rozmowy, kolegów, przyjaciół i tak dalej. Czesiu Marczewczyk ubrał buty hokejowe ponownie i wystąpił na meczu. I co? Że wystąpił to jeszcze mało, ale był jednym z najlepszych zawodników, strzelając kilka bramek. I w związku z tym, dzięki temu zwycięstwu, utrzymaliśmy się w drugiej lidze. Przede wszystkim człowiek wielkich wszechstronności. On pokazał, że kariera sportowa to nie tylko występy w hali, na lodowisku czy na stokach górskich, ale także to jest działalność na rzecz upowszechniania sportu, tworzenia warunków dla młodszych pokoleń. Dowodem tego, co się w jego życiu zdarzyło, równie ważnego jak sukces bezpośrednio sportowy, jest ta hala, która powstała dzięki jego inicjatywie. Cały czas był zarażony, że tak ten bakcyl pełnokoja i jego marzenie było, że w Krakowie było sztuczne lodowisko, żeby to nie było tak, żebyśmy jeździli do Katowic i w nocy od 2 do 4 rano żeśmy trenowali, wracaliśmy do Krakowa o godzinie 6 rano do domu, umyć się, zjeść śniadanie i iść na uczelnię, bośmy studiowali, byliśmy studentami. On był inżynierem, zorganizował wokół siebie ludzi takich, którzy się na tym znali, no i zrobił taki komitet, który zaczął pomału działać. Najpierw zrobimy społecznie, że tak powiem, tutaj działanie, żeby uzyskać ten teren. Bo tu było kiedyś wojsko Olszy, piłkarskie. No i ono nie było tak bardzo wykorzystywane, to tak stało. No było, nie było, ta drużyna była, nie była. W związku z tym Urząd Miasta przydzielił to ten komitetowi założycielskiemu na sztucznego miejsca ten teren. Jak ten się już, że tak powiem, znalazł, to była szansa teraz zrobienia. No i oni zaczęli to pomału do tego już się zabierać. Wiecie, się tak zaangażował w tę całą sprawę, że wszystkie sklepy, myślę, jak nie wiem, to chyba diabeł czy pensje, zastali na to, żeby tam pierwszy spychać w las i pierwsza kopaka zaczęła to przynosić. No owszem, wszystko się zaczęło dziać, zaczęła ta budowa, ruszyła z miejsca, jak przy do drugiej wypłaty, to już nie było szczęście. Ja pamiętam, jak to młody człowiek, który zjawił się pod notykiem, będę kawaliński, więc bardzo szczerze został obklejony obrazy, czy to są kosaki jakieś, czy jakieś zwierzę. No więc matka włosy z głowy wyrywała, no, jak się do tego słuchaja, to była straszna. I ojciec sobie przypomniał swoim koledze, Wojciechu Żuleczku, do którego wykonał telefon chyba nawet z tego od razu od polskiego komitetu olimpijskiego, i ten obiecał, że nie wiem, co to się dzieje. Życie ruszyło po stopie.
Gdyby się powstał w 1961 roku, również dzięki wielkim udziałom pana Krawczyka. A jaką waszą rolę? Wystarczy przyjaźń na Olimpijsku, wystarczy zobaczyć te procedury, ono żyje, ono chętnie życie. Odbywają się nie tylko treningi i mecze naszej pokojowej drużyny, czy naszej zespołu młodzieżowych, ale również świetniaków. Właśnie codziennie zapraszam na mieszkańców Krakowa, mogą przyjeźdźmy bardzo zobaczyć, mogą poruszać się jeżdżącego na ludzkim narodzie. To również treningi grup amatorskich drużyn pokojowych, również treningi takich sportów jak karier. Także to są również lekcje WF-u, które realizowane są przez dokumenty szkoły krakowskiej. Także wydaje mi się, że tego typu miasta jak nie może istnieć do środowiska i coś może ono istnieje, że ono funkcjonuje, że daje radę się trzeba miasta. Pojawił się piękny moment na oczczenie jego pamięci, jubileusz stulecie Bartka urodzin, 10 lat od śmierci. Trwają teraz konsultacje nad tym, aby jego imieniu nazwać teraz Czekami Narodowym, Przyrodowisko, w tym miejscu, które otworzył, gdzie pracował, które wspomniane zapisywał stałą kartę na rzecz Krakowa. W najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach podejmiemy decyzję i ta wspaniała postać zostanie honorowana swoim miejscem w Krakowie. Dziękuję bardzo Państwu za cierpliwość, ale myślę, że warto było obejrzeć historię Krakowa, trochę z innego spojrzenia, ale też bardzo wartościowego. Szanowni Państwo, odbyliśmy czytanie tego projektu uchwały. Stwierdzam zakończenie czytania. Stwierdzam, iż do uchwały nie zostało, do projektu nie zostały złożone żadne poprawki, ani autopoprawki. Będziemy w tej chwili głosować ten projekt uchwały. Proszę o przygotowanie się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie nazwy placu uchwała według druku nr 1160. Kto jest za? Jaki strony techniczny jest, tak? Tutaj pana Gilackiego, tak? Bardzo proszę, a tu jeszcze mamy techniczny problem. Jest w porządku? Tak? Czy jeszcze ktoś? Pan Gabra, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeszcze mamy kilka takich projektów i prosiłbym, żebyście byli, bo to będziemy szybko jechali. Głosujemy. Tak, głosujemy. Rozumiem, że wszyscy. Tak, jeszcze pan Kowarewicz. I zamykamy głosowanie. Bardzo proszę. Państwo, głosować za 37 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę w sprawie nazwania placu przy ulicy Grzegorzewskiej imieniem Czesława Makarczyka i gratuluję. Szanowni Państwo,